Siema, siema, hejos, jest popołudniowa pora, jest po 15, a ja zaraz będę brykę wymieniał moją BMW E63 na Porsche Cayenne 500 koni. Zaraz będzie upalanie, jazda próbna. Oczywiście będę upalał z Oskarem. Mam nadzieję, że paliwa nam starczy i mandatu nie zapłacimy żadnego. Przyjechał Oskar. Siema Oskar, kolejny dzień. Siema. Siema. Co ty masz taki tu bajzel? Co to za chusteczki? Co ty tu robiłeś? Jadłem. Ty żarłeś tu? W samochodzie się nie żre. Jak się nie je? W samochodzie się je i się pije i się pali. I się pali, tak. Musimy dzisiaj uważać na te, na mandaty, nie? No, wiem. To najwyżej wyjedziemy za miasto kawałek. Tak jest. Gdzieś do lasu? Nie, no do lasu to się nie nadaje. Do lasu? Się nadaje na proste. Na proste, dobra. A bączki można tym kręcić? Ile będzie miał koni? No, ile koni? No prawie 500 albo 500. Nawet. 500. No. 4,8 litra turbo. 500, 4,8 litra turbo. Tak. Porsche Cayenne. A jaki kolor? Czarny. Czarny? Czarny. A nie biały? Nie, czarny. Czarny, no to ja dobrze. Ja ci wysłałem poglądowo. Aha, to nie będzie obciachu, dobra. A czemu obciachu, że biały? No biały to obciach. Co, obiad dobry? Zjadłeś? Dobry. Ja też na szybko zjadłem jeszcze. Tak? Odgrzałem sobie, no. Się chińskie miałem. Ja też. Tak chińskie? No. z ryżem. Przy sobocie to tylko chińszczyzna piątek. Wchodzi. Aha, sorry, ale mi się popieprzyły przez te dni. Przez ten dzień wolny. Przez ten dzień wolny, no. Zmieścisz się, tak. Na pomarańczowym można przejechać w ostatniej chwili. Się robi taka terenówka fajna. Bączki. Chcemy zrobić. Patrol? Chyba patrol. Chyba dyfer mu poszedł. Pasy zas? No, pasy. Pasy. Moje. No, my już dojeżdżamy po sprzęta. Baterię masz? No, tylko to co jest, ale cała jest. Na godzinę starczy. Przecież to renówka jest. Yo! Jak to się... Alarm ci się włączył? Czekaj, drzwi muszę zamknąć. Jak to się odpala? Gada, co? No. Pal, już zawieszenie rozjebane. Chase system, fatal. Pneumatyka nie działa. Łączki zrobił. Czekaj, ja sobie pasę zapnę, wiesz, bo ja nie wiem, co ty zrobisz. Się nagrzeje. Ale skórka jest, ekskluzyw, co? No. A to już widać, że trochę stara buda, nie? Zobacz to radio, nie? Jak w starych Mercedesach. No, nie wiadomo, który to rocznik jest, ale... Zaraz po szybach. Ale 500 koni to jest. Huczy, buczy, ale Porsche jest. Zobaczymy, co to robi, co to potrafi. Jest, tu jest czujnik, możesz pokazać, tu jest czujnik temperatury oleju, a tu jest czujnik temperatury cieczy, nie? Czyli wiemy wszystko, nie? Ale trzymają te fotele, co? Trzymają, no. Tu wajcha, to cykorka jest. To cykorka. Ale nie będę używał cykorki. No na razie cofamy. Powolutku sobie. Powolutku cofamy. Pojedziemy na stację nalać paliwa, żeby nam nie zabrakło. Ty, a nie wiadomo ile jest, może nam jest, nie starczy. Widać. Nie, jest ćwiara. Ćwiara? No ale to łoi sporo, nie? Ile to może łoić? Czekaj, tu jest na pewno, można to ustawić. To może jedź, póki nie, jeszcze tak jest dzień. Ale pewnie ze 25 łoi na pewno w mieście. Jak to jest 5 litrów silnik turbo? No, lecimy. Trochę. To na koniec go zatankujemy, nie będziemy teraz tracić czasu. No jak właśnie. Jak jest ćwiartka, to... Mam nadzieję, nam starczy tego paliwa. No nie, wszyscy widzą, że... Porszakami że się Porszakiem, Cayennem za szmal z YouTube'a. Wozimy. Za szmal z YouTube'a, tak. Wozimy się tak. Za kasę z YouTube'a. Za matki hajsbaluj. Tak jest. Co oni tak tu zasuwają po tej ulicy? Jeszcze nowego mandatu nie dostali. No. Jeszcze się nie rozgrzał w ogóle, trzeba go trochę dogrzać. Lekko dasz gazu i już jedzie, ty. Fajnie, ty. No jest cięższy na pewno od mojego. Niby Cayenne, Porsche, ale... To zegarek to nie. Swoje na pewno waży, pewno z 2 tony jak nic. No i bardzo dużo jest miejsca na nogi. A otwórz schowek, jest tu otwierany jakoś? O, to jest bluwa tu jest. Ja? No. Nie wiadomo od kogo jest ten. O ja cię. Jeszcze mu nie dajemy, bo zimny jest. O kurwa, ale tu ja pierdzielę. Jak kiosk ruchu byś wystrzelił, ty.
Ale dobrze to idzie. A ja mu dałem gaz do połowy dopiero. Tylko nie przydzwoń w coś, Oskar. Nie, nie. No wiem, ale wiesz. Różnie jest, nie? Normalnie ja mam w Jeepie łopatki już tu, nowocześnie, a tu taki przycisk jest. Wjedziemy na parking, to wam ogram go, pokażę całego. Zobaczymy, jak tam wydech gada. Może uda nam się maskę podnieść? No to na pewno. No, się rozgrzał już teraz, go lepiej nie, słychać. Jeszcze w ogóle nie tak. Jeszcze nie? Jeszcze nie, się nie w ogóle rozgrzał? Się nie... O, teraz jest nawet 60 stopni jeszcze olej nie ma. Jeszcze chwileczkę. Akurat zajedziemy, to powinien być. Ja też tak mam. Co to? 90 miał. Coś, tą chwilę? No, nie czuć, co? Nie czuć, nie. Dobra. Bo nie można go do odciny przekręcić, jest tylko do 4000. Ale jak strzela, co? No. Przy tych niższych obrotach strzela, jak paliwo czuć. Maskę umiesz otworzyć? No właśnie, patrzę. Fajny system otwierania. Dobrze. A nie że szuka tyle dwa i tych. 4-8. Turbo. Przegazować teraz? No. Klasa. To co, machę zamykamy, nie? Tak. Chodź, Oskar, tu na tle kucni, no. Ale kucni, tak żeby auto było widać. Nie no, nie ma auta. Zasłonie całe. Telewizory są. No, ty. DVD pewnie, dzieciaki mogą oglądać, ale zobacz, za mną już w ogóle miejsca nie ma, nie? Tylko jeszcze teraz mnie bardziej zastanawia, bo tu chyba ręczny czy coś zaciągnę. A, i pewnie tym się spuszcza. A, no. To co, jedziemy się przejechać jeszcze, no. Nie? Na stacji, kurwa, fajnie to chodzi, co? No. Dobra, no to upalamy. Tylko jeszcze olej już w sumie zagrzany, nie zamknąłeś. Ale nie zamknąłem? Tak, jak włączam na tryb sport, to wyskakuje błąd. A tu jest w ogóle, zobacz, otwórz drzwi, niech się zapalą światła jeszcze na chwilę. Zobacz, tu jest nagłośnienie Bose. Dwa głośniki w drzwiach jeszcze są, nie? Zobacz, jakie te futerko na drzwiach, co? No. Ale wykończone. Ty, to pewnie nowe kosztowało z tym silnikiem koło 1 000 000 złotych wtedy, nie? Na jak nasze nic. Teraz, nie? Jak nic. Coś jeszcze jest. Nie no. Pasy zapinamy. I jazda. Ale ja ci rozrywki załatwię, co? No. Ty, ale on taki trochę do ciebie podobny. Stary, ale jary. No. To racja, racja. Nie przenikam tego wszystkiego. Kurwa, jak on się wkręci na obrót. Ale to ma wygar, jak on po 4500, jak tu turbo się wkręci. Jezu, aż mi kamerę cofło. Jo, wygar, co? Zabawka dobra. A tu patrz jeszcze do ładowania, jakie ładuje kompresor. Znaczy patrz, turbina patrz. 0,6 bara. 0,8. 0,8 bara. A może nim na żwirownię pojedziemy? Już wskazówka od paliwa spadła, a my przejechaliśmy ze 4 km. Coś ruszyło. Już się ruszy. Ale poszedł. Ja cię nie mogę. Kozak. Niesamowite odejście ma. Czekam na swoją kolej, kiedy będę mógł pokierować. Porsche Cayenne. 2007 rok. 4.8 z turbiną. Ale przypierdziela. Jak motocykl. Zamienimy się?
No ale spokojnie, nie? Hamulce jednak nie są rewelacyjne. Jak ja się tu ten moment rozpędziłem do 170 i wcisnąłem hamulec trochę gumowy. Aha. Trochę hamulce trzeba uważać, nie? Teraz. Tylko pamiętaj, żebyś znowu ci się nie pojebało, że lewa noga jest do niczego, tylko prawą. Dobra. A nie jak moim potem kluczy przez kurwa tydzień szukałem po samochodzie, bo żeś zahamował i wszystko mi poleciało. Jak to się przyzwyczaiło? Elektrycznie z lewej. Aha, bo tam no potem łuki są, tu też się nie napędzaj za dużo, nie? Dobra. Bleku w Porsche. Czułeś po 4500, jak 4500 jak odlatuje? No. Tu uważaj, bo łuki są, może być ślisko, potem znowu będzie prosta. Jest 0-100, dobra, zatrzymaj się. Niech ten z naprzeciwka sobie przejedzie, nikt za nami nie jedzie, a ja tu... Ciężko utrzymać. Dobra, stuwa powiem już, bo... Ale się zbiera, co? No. Z motocyklami można się ścigać, co? No to wydoił trochę, nie, tego paliwa. Ja to bym tylko tak jeździł. Zobacz, jak wskazówka spadła, ćwiartka była, ten prawy liczniczek. O kurwa, to już prawie nic nie mamy. pół ćwiartki wyjechało. To nawrotkę robimy, nie? No tu zaraz się zmienimy na skrzyżowaniu, to dojedziemy sobie. Dobra. Nie no, mega. Jak gada fajnie, nie? No. A, ja to bym tu szyby miał wszystkie pootwierane, tak. Wiesz? Zamiana! Czekaj, pasy zapnę, bo tu nie przelewki są. To nie zabawa. To nie zabawa, to Porsche Cayenne. Ale powiem ci, taki brzydalnie, ale na miastowni to wymiata. No. Lampucery nie wiedzą, który to rocznik. Nie. Naładujemy turbinę. Mam nadzieję, że mikrofon fajnie to wszystko wybiera. Oskar, banan na gębie. Widać.